Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian od 12 rozdziału, od wersetu 3? Dary łaski. Myśli zawarte przed chwilą omawianym liście do Rzymian, 12 rozdział, od 1 do 2 wersetu, dotyczą na ogół każdego wierzącego, niemniej jednak w zakresie osobistej służby i darów łaski, o których jest mowa w liście do Rzymian 12 od 3 do 8, istnieją znaczne różnice. Pan Jezus Chrystus daje każdemu z nas odmienne zdolności. Nie wszyscy wierzący mają to samo zadanie. Najpierw oglądamy więc równość, o czym mówią wersety 1 i 2, a następnie różnorodność. Miara daru jest opisana na przykład już w wersecie 3 rozdziału 12 listu do Rzymian. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Mówiąc mocą danej mi łaski, apostoł wymienia najpierw swój osobisty dar. Dzięki temu darowi łaski, podarowanemu mu przez uwielbionego Pana Jezusa Chrystusa, był w stanie pouczać nas w tym liście, również w jego praktycznej części. Przez wyrażenie każdemu spośród was Paweł wyjaśnia, że każdy zbawiony człowiek sprawuje jakąś funkcję w ciele Chrystusowym. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że będziemy przeceniać nasze zdolności. Dlatego apostoł napomina nas, by nikt z nas nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć. Bądźmy zadowoleni z miejsca, jakie wyznaczył nam Bóg, lecz by rozumiał z umiarem. Słowa te mówią o tym, żebyśmy ostrożnie podchodzili do naszych zdolności. Pan Jezus Chrystus zachęca nas, abyśmy postępowali rozważnie i służyli tak, by nie wyrządzać żadnych szkód, lecz nieść błogosławieństwo. Stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił, Bóg w swej mądrości i miłości każdemu podarował jakiejś zdolności. Jednemu więcej, drugiemu mniej. To różny wymiar daru łaski. Odnosi się to również do pola działania. Jego zakres jest większy bądź mniejszy. Także i tutaj Bóg każdemu daje inną miarę. Obydwa te aspekty zawarte są w Rzymian 12:3 w wersecie 3. Różnorodność darów jest widoczna z kolei w Rzymian 12 od 4 do 5. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Ludzkie ciało ma wiele członków i każdy z nich pełni inną funkcję. Wszystkie są różne. Tak jest też z poszczególnymi wierzącymi. Każdy jest inny, ale wszyscy mają jakąś funkcję w jednym ciele Chrystusa. Razem tworzymy Kościół, zgromadzenie Boga żywego. Kiedy apostoł Paweł przedstawia w liście do Rzymian prawdę o ciele Chrystusowym, nie podkreśla strony jedności, lecz indywidualność. Kładzie nacisk na poszczególne członki, które powinny właściwie postępować i wykonywać swoje zadania, aby całe ciało mogło harmonijnie funkcjonować. Różne dary łaski są z kolei omawiane w wersetach od 6 do 8, list do Rzymian od 6 do 8, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu, Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Jako ludzie jesteśmy różni. Odmienne są również dary łaski, jakie otrzymaliśmy. Dlatego też wykonywanie tych darów wymaga mądrości, darzenia innych szacunkiem oraz pokory. Bóg nie chce, żebyśmy sobie wzajemnie przeszkadzali, lecz byśmy się uzupełniali. Paweł wymienia kilka rodzajów posługi i dołącza do każdej z nich napomnienie dotyczące jej wykonywania. Na początku chciałbym wyjaśnić charakter i znaczenie każdej służby, a następnie podkreślić powiązaną z nią wskazówkę. Pierwsza taka służba to prorokowanie. Prorokowanie to bardzo ważne zadanie. Co mamy przez prorokowanie rozumieć? Przez Słowo Boże sługa odkrywa stan serca i mówi o sytuacji, w której znajduje się słuchacz, chociaż sam tej sytuacji nie zna. By było to możliwe, mówiący musi być zależny od Pana Jezusa Chrystusa i żyć w szczególnej społeczności z Nim. Prorokowanie to cudowny dar od Boga. Gdy w jakiejś sytuacji grozi mi niebezpieczeństwo, że postąpię niewłaściwie bądź podejmę złą decyzję, wtedy Bóg posyła do mnie takiego proroka. Jakiś brat zaczyna mówić o danej sprawie, nie wiedząc, że mnie ona dotyczy. Ja zaś siedzę pomiędzy wieloma słuchaczami i przez Słowo Boże zostaję przekonany o niesłuszności mojej postawy w razie błędu lub dowiaduję się, którą drogą mam się udać w razie pytań. Siedzący po mojej prawej i lewej stronie nic o tym nie wiedzą. To jeden z delikatnych i taktownych sposobów przemawiania naszego Boga do nas. Według udzielonej nam łaski słowa te nie oznaczają tu, jak w trzecim wersecie, wymiaru naszych zdolności, lecz miarę społeczności i bliskości z Panem, z której wykonywane jest prorokowanie. W wierszu 3 wiara przydzielona jest nam przez Boga. Tak, wiara przydzielana jest nam przez Boga, a w wierszu 6 widzimy nasze osobiste życie wiary. Wykonywanie służby prorokowania zależy właśnie od Niego. Posługiwanie to zarządzanie dobrami materialnymi. To zadanie wypełniają bracia, którzy decydują, na co przeznaczyć pieniądze zbierane podczas spotkań zboru. Dotyczy to również dbania o lokal zborowy. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy też nie? Przed wieczerzą pańską ktoś musi przygotować chleb i wino. Niekiedy można odnieść wrażenie, że niektórzy uważają, że spadają one z nieba. Tak nie jest. Do tego potrzebni są słudzy wykonujący tę służbę wiernie i niezawodnie. Przykład. Brat, który każdej niedzieli przywoził chleb do zgromadzenia, miał po drodze wypadek samochodowy. Przechodzący tamtędy człowiek pospieszył mu z pomocą. Na pytanie, czy mógłbym panu jakoś pomóc, poszkodowany brat powiedział: proszę wziąć tę bułkę i zanieść ją jak najszybciej na taki a taki adres. Tam zgromadzają się wierzący chrześcijanie, aby obchodzić wieczerzę pańską. Nie myślał o obrażeniach, jakich doznał podczas wypadku. Dla niego najważniejsza była służba zgromadzeniu. Moralne warunki uprawniające do wykonywania tej służby znajdujemy w 1 Tymoteusza, 3 rozdział, od 8 do 13 wersetu. Tych ważnych i koniecznych czynności częstokroć nie zauważają inni wierzący albo nawet je krytykują. Istnieje wtedy realne niebezpieczeństwo, że stracimy motywację do wykonywania tego zadania. Dlatego konieczne jest napomnienie: pozostańmy w służbie. Nauczanie to zadanie wyjaśniania Słowa Bożego w sposób prosty. Pan Jezus Chrystus uzdolnił niektórych braci tak, że z jednej strony potrafią wgłębić się w myśli Boże objawione w Biblii, a z drugiej są w stanie przekazać je dalej w taki sposób, by wszyscy rozumieli, o co chodzi i mogli odnieść duchowy pożytek. Doskonałym nauczycielem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Bracia, którzy pouczają wierzących, powinni wiele się nim zajmować. W Ewangeliach uczą się od Niego, jak nauczał. Często mówił w podobieństwach, niekiedy stawiał dziecko w środku nich, aby coś unaocznić, niekiedy pisał po ziemi, żeby ludziom lepiej coś uzmysłowić. Kolejne słowa w nauczaniu stanowią napomnienie. Nauczyciel ma przedkładać słuchaczom biblijną naukę, Słowo Boże. Nauczyciel ma przedkładać słuchaczom naukę biblijną, Słowo Boże, nie zaś swoje własne wyobrażenia i myśli mające źródło w ludzkiej fantazji. Napominanie jest nader trudnym zadaniem. Ma ono na celu wskazywać na rzeczy złe i nakierować na właściwą drogę. Może się to dziać podczas osobistej rozmowy bądź też podczas publicznej służby. Potrzebne jest jednak do tego wiele pokory, taktowność i mądrość od Boga. Wyrażenie w napominaniu wzywa braci wykonujących tę służbę, by ważyli swoje słowa i nie mówili za dużo, nie mówili zbyt wiele. Obdarowywanie jest materialnym wsparciem w dziele Pana. Słowa w szczerości wskazuje na serce skierowane w prostocie na Pana Jezusa Chrystusa. Obdarowywanie wymaga mądrości od Pana Jezusa Chrystusa, aby służyło ku błogosławieństwu, a nie ku szkodzie. Gorliwość odnosi się do służby duchowych nadzorców. Starszych zajmują się oni w miejscowych zgromadzeniach sprawami duchowymi, szczególnie zaś postępowaniem wierzących w domu Bożym. Również i pod tym względem istnieją moralne wytyczne. Znajdujemy je w 1 Tymoteusza 3 od 1 do 7. Do służby nadzorcy konieczna jest gorliwość. Leniwi bracia nie mogą jej wypełniać. Miłosierdzie pełnią ci, których oczy są otwarte na osobiste potrzeby, troski oraz pytania wierzących. Służba ta ma być wykonywana z radością, a nie z narzekaniem i zachmurzonym obliczem. Życie pośród wierzących i pośród świata jest opisane w liście do Rzymian od 12 rozdziału 9 wersetu do 21 wersetu i zawiera napomnienia dotyczące chrześcijańskiego życia z wierzącymi i przed światem. Ale tym chciałbym się zająć przy następnym spotkaniu.